Zobaczcie, ile mamy zdrabków! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wow! 9:27 już? Ja pierdzielę, gaz do dech. Nawet buty umyłam, słuchajcie, może będzie mniej bolało! Wyrwanie zęba trwało 3 minuty. Naprawdę. No tak, i no trzeba go po prostu dobrze zawiązać na cycki. Czy mój biust w to wejdzie? Cześć! Hej, dzień dobry! Witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że wczoraj na ramionczka w basenie teraz nie jest zimno, tylko tak pada, no że trzeba się po prostu troszeczkę ubrać. Jedziemy do sklepu, wymienić sobie dwie zdrabki. Jak nie wiecie, jak bezsensownie wydać pieniądze, to kupcie sobie zdrabki. Nie, no ja nie mówię, przecież ludzie wygrywają w to, nie? Ale ile przegrywają, zanim wygrają? Tak, bo czasami... Nikt nie wygrywa pewnie od pierwszego razu. A, jedziemy do sklepu, dlatego że... Nie ma nic do żarcia. Nie no, ogólnie do jedzenia to coś by się znalazło, ale... No Dawid tam chce sobie coś kupić, też jakiegoś kalafiora czy coś, a ja mam ochotę sobie porobić jakieś sałatki. I nie odchudzam się, przez 2 tygodnie to ja już nic nie zrobię. Ale po prostu mam ochotę na jakieś sałatki. No i mi przerwałeś. Pasy. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No to nie wiem. Zobaczcie, ile mamy zdrabków! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wow! Tak, wszystkie przegrane. Tak. Tak? No dzięki, Laurka. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Słuchajcie, przyszedł mój dzień. Jadę, widzicie, aż pasy szarpie. Jadę do dentysty. W ogóle zacznijmy nadal od pogody. Jest 24 stopnie, jest 9:27 już. Ja pierdzielę, gaz do dechy. Jadę do dentysty wyrwać moją ósemkę u góry. Boję się jak cholera. Spałam w nocy bez żadnego problemu. Nie miałam problemu z zaśnięciem, ale w momencie, gdy rano wstałam, tak mnie w żołądku ściska. To mi klucha staje. Nawet się łyka wody nie napiłam. A wczoraj miałam taki plan. Wstanę sobie rano, wypiję sobie jeszcze kawkę, umyję ząbki, pojadę, nie? Dupa! Nawet łyka wody nie mogę wziąć i co najlepsze, co chwilę chce mi się szczać, wiecie, takie psychiczne to jest. A usiądę, a tam 3 krople i wcale ci siku nie chcę. Jednym słowem, jestem zestresowana. Nawet buty umyłam, słuchajcie, może będzie mniej bolało. Chciałam powiedzieć, że zaraz się chyba zżygam ze stresu. Jak tak jadę teraz w tym stresie, to nasuwa mi się myśl na temat spóźniania się. Dla mnie spóźnianie się gdziekolwiek, nie mówię teraz o lekarzu, umawiamy się, impreza, czy na jakiekolwiek spotkanie, to jest brak szacunku. Okej, zdarzają się czasami sytuacje, korki, nie wiadomo co i jest to wytłumaczalne, tak? Ale nie rozumiem jednego, że są osoby, które nagrywają filmy na YouTubie i na przykład mieszkają w Warszawie i nagrywają filmik, że oni właśnie lecą tu, tu, tu i tu i oni mają 40 minut do samolotu. No to zanim oni się zbiorą do samochodu, zanim też dojadą, to jest Warszawa, to nie jest minuta 5, to oni na pewno będą spóźnieni na ten samolot. W ogóle tego to nie rozumiem. Mi to się po prostu w głowie nie mieści. Ja to jestem zawsze godzinę wcześniej, na lotnisku to ja będę 3 godziny jeszcze wcześniej. Dla mnie to jest brak szacunku do samolotu. Dobra, chciałam być śmieszna, ale nic z tego, tak mnie jeny, dobra. Słuchajcie, jesteśmy na przejeździe kolejowym, no tu mam jeszcze ten wacik, żeby siedzieć z nim przynajmniej 20 minut. Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Wyrwanie zęba trwało 3 minuty. Naprawdę, 3 minuty, to był szok. Ja te dwie ósemki, które miałam wyrywane, miałam później po nich komplikacje i one były przerąbane pod tymi względami, że one miały powykrzywiane korzenie. To ciężko jest takiego zęba też wyciąć, nie? Wyrwać, nie wyciąć. Ja po prostu siedzę w tym samochodzie i ja nie wierzę w to, co się wydarzyło. Ja się tak bałam, matko boska. Podejrzewali, że mogę mieć połączony z zatoką, jednak tutaj nie było i cena wyszła 280 zł. No, wczoraj mówiłam, że jak się zmieszczę do 500, to będzie dobrze, a się okazało, że 280 zł. Szok. Odebrałam dwie przesyłki i jedna to jest etui na telefon i powiem wam, że na stronie ten fiolet wyglądał trochę ładniej niż ten, który tutaj przyjechał. No różni się po prostu to zdjęcie. I do tego mam właśnie bransoletkę, bo ja mam taką bransoletkę, o tutaj, od mamy ginekolog, ale mam pierwszą w życiu bransoletkę, gdzie wziąłam sobie, spersonalizowałam i mam Charlotte. Rozumiecie to? Ja nigdy nic już takiego nie miałam. Bardzo ładnie wygląda taka moja letnia kolorystyka. Idealne. Dobra, no mamy. No nie jest źle, zaraz to sobie tutaj odkleję, ale ja muszę mieć od razu przyklejone to coś na palec, bo ja nie po prostu nie potrafię. Ja nie umiem. Ja muszę mieć to coś na palec. I słuchajcie, mamy od mamy ginekolog.
zamówiłam górę od stroju kąpielowego, bo przecież wiecie, że strojów kąpielowych ja to mam mało. Zaczęłam wąchać, bo ostatnio jak zamawiałam kiedyś u nich sukienkę, to tak ładnie pachniało, teraz już nie pachnie. I zamówiłam sobie ten print, jak to powiedzieć. Bardzo ładnie wygląda na żywo, powiem wam szczerze. I oni teraz mieli wysyłać po 10 czerwca, ale szybciej wysłali, bo ja go zamówiłam z 2 czy 3 tygodnie temu. No tak, i no trzeba go po prostu dobrze zawiązać na cycki. Czy mój biust w to wejdzie? Ale jaja, ale bardzo ładnie wygląda. Bardzo ładnie. Dobra, zobaczymy w domu. Moi drodzy, ja się czuję rewelacyjnie, nawet przeciwbólowego nie brałam i na razie nie zamierzam. Czuję jakiś dyskomfort, że gdzieś tam ta rana jakaś jest, nie? No bo to jest takie normalne. Ale ja czuję taką ogromną ulgę. Mówiłam wam, że ten ząb po prostu zaczynał mi lekko boleć, bo się rzeczywiście zaczął psuć. Czułam tutaj taki ścisk. Ten ząb mi po prostu napierał na te inne zęby i ja czułam taki ścisk, że nie mam tutaj miejsca w szczęce. I po prostu czuję taką ulgę. Normalnie czuję ulgę. Ale idę sobie zrobić jakąś sałatkę, bo mam po prostu ochotę na sałatkę. Kiedyś jak miałam wyrwanego zęba, to odwaliłam taką kaszanę, ale to już było po kilku dniach. Tam traumy przeżywałam, antybiotyki brałam, no nieważne. I słuchajcie, odwaliłam taką kaszanę, że byłam już tak pieruńsko głodna i ja miałam wtedy szczękościsk, nie mogłam w ogóle porządnie buzi otworzyć, nie? I jak wkładałam coś do jedzenia, to to było tak, wiecie, tak... Ja sobie dosłownie wpychałam, bo te zęby były tyle uchylone, ja nie mogłam po prostu szczęki otworzyć. Mówię wam, dlatego ja się tak bałam wyrywania tej ósemki, bo ja kiedyś to przeżyłam po prostu traumę. Ja byłam tak pieruńsko po któryś dzień już głodna, nie mogłam wytrzymać i mówię, no muszę kuźwa coś zjeść, bo zaraz po prostu padnę na twarz. No i jem i okazało się, że w zęba mi trochę weszło i później musiałam jechać do dentysty, żeby mi to wydłubał, bo ja nie mogłam tego wydłubać. Także żebym teraz tak nie odwaliła. Z tego wszystkiego mamy miks sałatkowy, osobno rukolę, pomidora, ogórka gruntowego, który przepięknie i fantastycznie pachnie, troszkę mozzarelli. Miałam ugotować sobie do tego troszkę kaszy bulgur, żeby to było takie bardziej treściwe, ale mam słonecznik, zaraz go uprażę i trochę posypię. A jeżeli chodzi o sos, to wrzucę sobie taki roleski sezamowy do surówek, sałat i kanapek. Naprawdę spoko sos, jeżeli lubicie sezam. Zanim wam to pokażę... Super, głodny, już podaję. A to etui to mi się tak wyblakło i widzicie, jak kolor zmieniło, nieładne się zrobiło. Oczywiście bransoletkę sobie zostawiam. I jak widzicie, w każdym telefonie muszę mieć to coś na palec, ja po prostu nie mogę. A tutaj mam takiego unicorna. Tutaj ta moja szalona bransoleta i naprawdę to etui, ten kolor na stronie był ładniejszy niż w rzeczywistości. Nie jest brzydki, nie jest zły, ale bardziej mi się podobał na stronie, nie ukrywam. Godzina obiadu, karmienie kotów. Boże, jak tu ciasno, chodźcie, zapraszam. Obiad proszę. Ja wiem, że to naprawdę trzeba uważać i tak dalej, no ale zjadłam tą sałatkę, jest rewelacyjnie, cudownie, nie miałam nawet problemu jakiegoś. I ciepłego no to nie zamierzam jeść, bo by człowieka rozerwało, ale taka zimna, mrożona kaweczka przez słomkę, chyba mi nic nie będzie, co? Najwyżej, dobra, najwyżej. Gdybyście zobaczyli naszą ilość kubeczków, jaką mamy dla Laurki, przeróżnych, ze słomkami, nie słomkami, no rozumiecie, o co chodzi, nie? I ostatnio jak była Paula, to miała butelkę Duffy i tu są dwie butelki, półlitrowa dla babci, bo babcia sobie zażyczyła taką, a Laurce wzięłam 0,3 fioletową. Uwierzycie w to, że Laurka nie to, że ma problem z piciem, ona nie lubi pić wody. Oczywiście to jest błąd, nie pije soków, czasami wypije jakiś sok, nie mówię, że nie. Głównie pije herbatę i pije herbatę niesłodzoną. To też uważam, że jest bardzo dużym sukcesem. Ale ostatnio jak była Paula, to się okazało, że wodę można pić z tej butelki i jest najwspanialszą wodą na świecie. Wzięłam jeszcze dwa filtry i dla babci również. Laurka, ja coś mam dla ciebie. Zobacz. Oja! Dla ciebie twoja! O, widzicie, ono już wie, że tu się otwiera. O kurcze, daj ci wyjmę tego dytka. Proszę. No mówię wam, i ona tak, wiecie, sobie popija po łyczku. A tu tyle butelek różnych w domu. A tu Duffy nam życie ratuje, widzisz? No widzisz, ładny kolor, taki fioletowy. No. Ale dobra woda. Aż poleciało. A tu w ogóle tak, tu masz czereśnie, tu masz spaghetti. Dobra, nieważne. Ważne, że jest woda, nie? Taka co dobra co? Woda. Co? No wspaniale. Miam, miam. No tak, miam, miam, bo oglądamy właśnie miam, miam. Moi drodzy, mamy kolejny poranek. Ja czuję się jak nowo narodzona. Naprawdę. To jest niesamowite. Patrzcie na to. Lenor razy 4
Na promocji w Biedronce. Widzicie to? Spróbujmy w tym świetle złapać lepszy efekt. Oczywiście wiem, że to może być po prostu tak zapakowane przez producenta i tam była promocja, że jak się weźmie 4 sztuki, to tam będzie po 10 coś tam, no. Bo to mi siostra przywiozła akurat, jak jechała, się pytała, czy nie chce Lenora, no to mówię, jak jest taka proma, no to weź no mi, nie? No i to dojechało, tak patrzymy, mówię, ja pierdzielę, no to perfidnie wygląda, jakby ktoś to po prostu poodlewał. To prawda nie jest na promocji, ale nie wygląda tak jak ten z Biedronki. Byłam w drugim sklepie, też jest ten sam Lenor i też nie wygląda jak ten z Biedronki. Skoro w innych sklepach on jest ponalewany naprawdę grubo, no to znaczy, że jak się rzuca promocję, to można puścić mniejszą butelkę. Jeżeli macie ochotę i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers.